Witam Państwa. Proszę Państwa, w oczekiwaniu na moją gotowość, aby opracować materiał dotyczący książki profesora Beduna, Jasona Davida Beduna, mającej potwierdzić nadzwyczajną jakość przykładu Nowego Świata, jak się Państwo przekonacie, już uprzedzam fakty, pozycja ta wcale nie wychwala tak stuprocentowo. Przekładu Świadków Jehowy, a jedynie porównuje z ośmioma innymi przekładami anglojęzycznymi. Yy, ów przykład, yy, ale istotnym będzie, co profesor Bedun ma do powiedzenia na temat imienia Bożego Jehowa. I, a jest to rzecz, nie ukrywajmy, yy, charakterystyczna dla organizacji religijnej Świadkowej Jehowy w Polsce. Gdyż uważają siebie oni za jedynych stronników i prawdziwych głosicieli jedynego prawdziwego Boga Jechowy, i obecność tego imienia, szczególnie w Nowym Testamencie, uważają za, swój, za swoją za jakby konieczność, gdyż jest to tak zwane, uwaga, przywrócenie imienia. Tyle jeśli chodzi o to, o czym będzie ten materiał, czy aby na pewno tak jest, i czy to potwierdza profesor Bedun przez nich mocno cytowany w Innych materiałach, co Państwu także pokażę. Dzisiaj jednak chciałbym wrócić do tematu krzyża. Krzyż, jak wiadomo, u świadków Jehowy jest wyklętym symbolem, jakimś pogańskim, nie mającym nic wspólnego z prawdziwym narzędziem kaźni Pana Jezusa. I świadkowie jechowy na każdym kroku chcą nam udowodnić, że Jezus umarł powieszony w ten sposób. A nie z rozciągniętymi ramionami na poziomej belce, prawda? Poziomej belce przybitej lub przymocowanej do pionowego pala, która w gruncie rzeczy jest krzyżem wobec powyższego. Otóż, proszę Państwa, żeby nie było, że jakiś klimas, który bądź co bądź nie jest ani lingwistą, ani archeologiem biblijnym, sobie coś ubzdurał i coś tłumaczy. Oprzemy się, proszę Państwa, o naprawdę rasowe słowniki i leksykony biblijne. Pominę tym razem, bo już go prezentowałem, słownik profesora Popowskiego z Wokatio, z uwagi na to, że jest on uznawany jako spaczony katolski, szatański słownik, przescony doktryną katolicką, więc nieprawdziwy. Aby zatem nie było podejrzeń, że opieram się o jakieś katolickie słowniki, sięgniemy sobie do innych opracowań, które jednoznacznie potwierdzą, że coś takiego jak krzyż, a nie pal, i że krzyż w Nowym Testamencie to jest po prostu krzyż, czyli nowe znaczenie greckiego słowa, które początkowo owszem w grece klasycznej oznaczało pal, ale później. Greka Kojne i Greka Nowotestamentalna podała nowe znaczenie tego słowa. Nie ma słowa krzyż w Grece, co wcale nie znaczy, że słowa nie, zyskają, nie zyskują nowych znaczeń, i właśnie dowodem na to są jest odpowiednia literatura fachowców i osób, które się na tym znają. Proszę Państwa, zacznijmy najpierw na gruncie polskim. Słownik Abramowiczówny. Stara pozycja, ale dość istotna na rynku polskim. Nie jest przesycona tym strasznym, wstrętnym katolicyzmem. To jest tom trzeci, z niego będziemy korzystać. I tu mamy jeszcze tom czwarty, z niego także będziemy korzystać. Proszę Państwa, sięgniemy sobie i zobaczymy. Będziemy mm, przerabiać dwa słowa. Stauros i ksylon. Otwieramy sobie, proszę Państwa, najpierw słownik Abramowiczówny. Stauros. I zobaczmy proszę Państwa, co e, Pani Profesor mówi na temat stauros. Jakie znaczenia e, tego słowa nam przedstawia, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tu mamy. Strona 97: stauros. Pierwsze znaczenie: słup, pal, kół. U Homera o palisadzie, o zaporze ze słupów. Drugie znaczenie: krzyż. Nowy Testament. Ktoś powie, że znaczenie krzyż wcale nie musi oznaczać, że jest to także pal. Proszę Państwa, no właśnie na tym polega cały problem, że klasyczne znaczenie słupa i pala i jakieś palisady greka kojne w Nowym Testamencie przekształciło jako krzyż. I taką definicję jednoznacznie podaje nam Pani Profesor Abramowiczówna. Co ciekawe, nawet tutaj na... Yy, Zdanie Pani Profesor. Powołują się sami świadkowie Jehowy, ale jakoś tak podają tylko pierwsze znaczenie. Zobacz grecki, yy, grecko polski słownik pod reakcją Abrahamowiczówny, tą czwarty stronę 97. Proszę zobaczyć, będzie to było. Stauros. Słowo to znaczy drewno, belka, słup lub drzewo. W dziele The Companion Bible. Yy, tak, no i to by było właśnie właśnie to gwiazdka sprawdzamy, żebym Państwu błędnej, błędnego odwołania nie nie pokazał. W Biblii, w innych zbiankach o narzędziu, na którym dostarczono Jezusa, zwykle pojawia się greckie słowo stałe, W różnych przekładach często tłumaczy się je na krzyż, ale wielu uczonych jest zdania, że podstawowe znaczenie tego słowa to pionowy słup. Gwiazdka tu jest i tu jest wywołanie właśnie dobromowiczowny do strony do 97. Tylko, proszę Państwa, podstawowe znaczenie nie oznacza znaczenia takiego, które ma miejsce naprawdę, bo tu wyraźnie jest podane, że owszem, podstawowe to słup i pal, ale drugie znaczenie w Nowym Testamencie to krzyż. Trzeba naprawdę udawać kogoś innego niż się jest, naprawdę, żeby wypisywać takie rzeczy, że podstawowe znaczenie definiuje znaczenie słów. To po co byłoby znaczenie drugie i znaczenie trzecie, skoro pierwsze jest najważniejsze i, 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 i jakby y, załatwia całą sprawę. No, zupełnie nie to wyraźnie jest powiedziane, znaczenie drugie, krzyż i koniec. Nie ma żadnych wątpliwości. Po prostu w Nowym Testamencie jest to krzyż, ten Stauros i tyle. Nie ma co dyskutować z panią profesor. Ona już nie żyje, wiadomo, ale. Ale są tacy anonimowi autorzy artykułów, którzy podają pierwsze znaczenie i uważają to za argument w dyskusji. Proszę państwa, drugie słowo ze słownika pani profesor Abramowiczówny to jest słowo ksylon. Pierwsza, czyli, pierwsza strona yy, z kolei to jest. O tutaj. Tu się zaczyna ksylon. Pierwsze znaczenie drewno zarówno opałowe jak budulec, uchomera itd. To jest pierwsza strona. I druga strona ksylon. Tutaj proszę państwa. Znaczenie drugie. Rynek drewny. Tam kawałek drzewa, belka, kłoda, kipałka, maczuga, Herodota, narzędzie kary tu mamy 5 uwaga czyli już wchodzimy nie 6 bo tu podkreśliłem czyli narzędzie kary dyby drewniane także i tak dalej i tu, tu mamy prą, z dobrego konia i warto. i uwaga krzyż w Nowym Testamencie czyli hmm, ksylon oznacza także krzyż w Nowym Testamencie i znowu to wcale nie znaczy, że to słowo nie jest używane do kija, pałki i tam innych rzeczy, belki z drewna. Ale słowo w Nowym Testamencie zyskuje nowe znaczenie Krzyż w Nowym Testamencie. Jeszcze jakiś inny pal, ale też w Nowym Testamencie tu jest średnik Krzyż, Nowy Testament potem jest co inne znaczenia W Nowym Testamencie krzyż i nie ma dyskusji. Tak też mówi pani profesor. I tu znowu mamy Tłumaczenie świadków Jehowy, że słownik Abramowiczówny, strona 231, czyli tą, którą pokazywałem, strona 231, i ten wielki słownik, to też Państwu kiedyś prezentowałem w innym moim materiale. I sobie zobaczmy, gdzie to mamy. Ja już to przewijam. Drzewo. Belka, słup. Stauros to było tutaj. Już to tu Państwu pokażę. To jest ksylon. Ksylon. Bibliu używa jako synonimu stauros terminu ksylon. Słowo to znaczy drewno, belka, słup lub drzewo. Prawda? I tu jest też podana definicja. Jest profesor Abramowiczówny, którą ja Państwu cytuję i pokazuję, że nie do końca tak jest, jak nam mawiają świadkowie Chowy, Że na stronie 231 owszem jest tam belka, ale na stronie 232 jest wyraźnie podane, że w znaczeniu otwartym jest to krzyż w Nowym Testamencie. Także proszę Państwa, cóż, no pff, tak się cytuje, jak się cytuje, tak się cytuje, jak ma być przeczytane. I o to głównie chodzi, a nie o prawdę związaną z wiedzą. Ale żeby nie było, bo to jest słownik, bądź co, bądź polki. Polka może nie wiedzieć, może ją, może ją przekupili, może dostała kabustę, jakąś, jakieś dolary dostała i, i napisała o krzyżu zamiast opalu. Do czego można sięgnąć, proszę państwa? Otóż można sięgnąć, tu państwu pokażę, też wstukałem słowo Jezus na palu i powyskakiwały nam Jezusy na palu. Takie oto rysunki nam pokazują świadkowie Jehowy, że tak to miało wyglądać. Ale do czego zmierzam? Zobaczmy, proszę Państwa, może inne słowniki, bo Abramowiczówna to jest tylko bądź, co, bądź polski słownik, może nie do końca dokładny, może nie. Proszę Państwa, strąg. Strąg jest polskiej edycji, ale to się różni tylko tym, że jest przetłumaczony na język polski, ale pewnie jest skatolony, więc ja też nie wiem, czy sensownie tego stronga pokazuje. Pokazywałem, ale no, w końcu ze słownik Strąga, tylko tłumaczony, więc może, może ktoś nie będzie miał żadnych wątpliwości. Musiał, musiałbym amerykański słownik kupować specjalnie. A mi wygodniej czytać po polsku, nie ukrywam. I proszę Państwa, tak, Strąg, y, co mówi o Stauros? Kod tegoż Strąga. 4716 Stauros. Krzyż. Narzędzie zadawania najokrutniejszej i najbardziej haniebnej śmierci, zapożyczone przez Greków i Rzymian od Fenicjan. Rzymianie. Rzymianie, aż do czasów Konstantyna Wielkiego, przybijali do niego największych przestępców, w szczególności tych, którzy znajdowali się najniżej w hierarchii społecznej. Eee, mm, społecznej. Eee, to jest niewolników, rabusiów, inspiratorów i przywódców buntów. W odległych rzymskich prowincjach zdarzało się, że dla prywatnej przyjemności rządce uśmiercano tak również ludzi prawych i spokojnych, a nawet obywateli rzymskich. No i krzyż, do którego został przybity Chrystus i jeszcze jest także a także prosty pas, zwłaszcza zaostrzony na górze używany jako element płotów palisa to jest podstawa definicja którą mamy zabramowiczówny prawda ale nie da się ukryć strąg także podaje definicję krzyża jako <laughs> złożonego i czegoś innego niż, niż powiedzmy pala zdecydowanie prawda bo mówi krzyż nie pal no cóż tutaj mamy strąga, jeśli chodzi o stauros zobaczmy co na temat ksylon tu mamy pierwszą stronę: Xylon. Kod strąga 3586. Drewno, coś, co jest wykonane z drewna. Krzyż. Krzyż, belka, pal. Krzyż to nie pal, bo to inne słowo. Na którym ktoś jest zawieszony. Szubienica. <laughs> Inaczej, narzędzie kraźni. Jest krzyż, jest krzyż. Jest i pal, ale jest krzyż, więc wszystko w porządku. No i druga strona, żeby nie było, że zmanipulowałem. Lokalizacje to są tylko i wystąpienia, także nic tu więcej nie ma. No ale proszę Państwa, yy, sięgnijmy może po takie bardziej wartościowe leksykony. To jest Fires. Yy, słownik, leksykon yy, posortowany według korów Stronga. Otwórzmy sobie tego Firesa i zobaczymy, co ten leksykon mówi o Stauros. Tu mamy. Podaję definicję. Zobaczcie Państwo. Pierwsze znaczenie: Steak, czyli tam pal, tak dalej. I mamy drugie: across, krzyż. No i tu mamy informację. Ja pozwolę sobie ją przetłumaczyć. Dobrze znane narzędzie najbardziej okrutnej i haniebnej kary, zapożyczone przez Greków i Rzymian od Fenicjan, do niego przyczepiani byli wśród Rzymian aż do czasów Konstantyna Wielkiego najbardziej winni przestępcy, zwłaszcza najpodlejsi niewolnicy, rabusi, autorzy i podżegacze powstań, a czasami w prowincjach, według arbitralnego upodobania namiestników, uczciwi i pokojowo nastawieni ludzie, a nawet sami obywatele rzymscy. Widzicie Państwo więc, definicja jest praktycznie identyczna ze strąga. Prawda? to jest Fires. Ewidentnie mówi, że to jest narzędzie kary. Krzyż, nie pal. Nie pal. I tu są podane miejsca wystąpienia też, gdzie występuje Mateusz, Marek i tak dalej, Łukasz i tak dalej. To jest Fires, Ale żeby... To jest też już dosyć, dosyć stary leksykon biblijny. On jest też poważany, ale jest dość stary. Proszę Państwa, sięgnijmy wobec tego do BDAG. BDAG to jest już naprawdę porządny e, leksykon greki nowotestamentalnej, e, sporządzony przez Williama Dunkera i e, Waltera Bowersa. Ja tu mam, proszę Państwa, wydanie z roku e, trzecią edycję Dunker Bowers University of Chicago Press z roku, proszę państwa, 2000? Tak, 2000, no nie ma nic nowszego chyba. Co ten BDAG mówi nam na temat krzyża i pala? BDAG Stauros, proszę państwa. Proszę bardzo. Stauros mamy. Tu mamy. Ekros, krosifi. Przymocowanie do krzyża, ukrzyżowanie. Tutaj mamy wyraźnie. Przymocowanie do krzyża, nie dopala. Nie dopala, do krzyża. Czym jest krzyż, to każdy doskonale wie i nie należy tego tłumaczyć. No i tu mamy y, literaturę też podaną. To już jest trochę lepsze, bo podaje gdzie, skąd. Z takich źródeł to wynika? Oczywiście mamy miejsca występowania, czyli podane mamy Mateusza i tam wersety, rozdziały Marka, Łukasza, Jana i dokładną definicję, gdzie jest mowa o krzyżu i ukrzyżowaniu, a nie o palu i upalowaniu. Po prostu. To jest słownik, leksykon wydany przez konkretnych ludzi znanych z imienia i nazwiska. A nie tak jak a anonimowi autorzy strażnic i artykułów w tych nawet świadkowskich leksykonach, jak również pale znajdujące się w cudownym, srebrnym przekładzie świadków Jehowy z roku 2013 amerykańskim, czy tym polskim przykładzie z amerykańskiego z roku 2018. Tyle jeśli chodzi o Stauros, a zobaczmy Xylon. Xylon, proszę państwa. Tutaj mamy, powiększymy sobie. Tu się zaczyna xylon, tak. I tu mamy a wooden structure used for crucifixion. Co można powiedzieć? Stretniana konstrukcja służąca do ukrzyżowania. Krzyż. Po prostu. Xylon. I tu mamy miejsca wystąpienia. Gdzie, jakie wersety? Proszę Państwa, no, yy, i tu też źródła mamy podane, z czego to jest ten, ten leksykon jest naprawdę bardzo porządny, dobrze, dobrze udokumentowany i poważany w środowiskach biblistów w przeciwieństwie do anonimowych leksykonów świadków Jehowy. No, ale oczywiście, to wszystko jest znowu to jest pewnie protestanckie, to znowu też sfałszowane pod krzyże, bo to, to wiadomo. Najbardziej wiarygodna jest jedyna strona, wiadomo która, proszę Państwa. Tylko, że gdyby tak popatrzeć, to jest coś, co naprawdę jest bardzo poważną pozycją. Proszę Państwa, to jest ten słownik. Oxford University Press. Little and Scott wersja z suplementem. To jest naprawdę bardzo poważna pozycja. To jest taka, taka, no nie wiem, podstawowa cegła z greki. Najbardziej szanowany słownik greki i także greki biblijnej, greki klasycznej i greki Testamentalnej. LSJ jest naprawdę poważnym słownikiem. I co ten słownik mówi o Stauros i Xylon. No to odpuszczmy sobie najpierw Staurosa. Strona 1635. Powiększmy. Zobaczmy. Żeby nie było, że coś zmyślam, że sobie domalowałem jakieś, jakieś patyki, jakieś krzyże. Stauros. Drugie znaczenie. Krzyż. The Instrument of Crucifixion. Co to znaczy? Drewniana konstrukcja służąca do ukrzyżowania, krzyż. Proszę Państwa, to jest naprawdę solidny słownik greki biblijnej. To nie jakiś klimas, któremu się uwidziało, że będzie sobie jakieś krzyżyki robił i wieszał na ścianach. Nie, nie, nie. To jest naprawdę bardzo poważny i poważany przez wielu yy, szanowanych biblistów. Słownik biblijny. To nie jest jakaś lipa. Wielu autorów słowników, w, 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 tak samo jak jak polski, wzorowało się na LSJ, czyli na tym właśnie słowniku yy, Lidla i Scotta. Tak, nie chcę być inaczej. Jest mowa o krzyżu, nie o palu. Jest też steak, ale jest cross jako instrument, jako narzędzie yy, ukrzyżowania. Mateusza 2740 to jest podana Ewangelia. To ewidentnie chodzi o, o nowotestamentalne patrzenie na ten temat. No i tu są też źródła podane. To nie jest jakaś lipa, proszę Państwa. To jest Stauros. No i Ksylon, proszę Państwa, też w od Ksylon. Jak tam jest z tym Ksylonem? Eee, już tu pokazuję. Pierwsza strona Ksylon, żeby nie... E, e, przepraszam, coś sobie cisnąłem. Tu powiększam, widać proszę Państwa, ksylon zaczyna się tu na dole, prawda? I ta strona właściwa? Tutaj mamy, proszę bardzo. Znaczenie trzecie. An instrument of punishment. Co to znaczy? Co to znaczy, proszę państwa? Narzędzie kaźni. Narzędzie męki. Tak? I co tu mamy napisane? In anti of the cross. W Nowym Testamencie Krzyż. Z czym tu dyskutować? Z czym tu dyskutować, proszę państwa? I są ludzie, którzy mówią, że nie ma żadnych świadectw archeologicznych, bo klimat nie jest archeologiem i się na tym nie zna. Klimat się nie zna i ma tego świadomość i świadomość własnych ograniczeń, ale proszę Państwa, to są pozycje szanowane i badane na całym świecie przez, przez specjalistów, archeologów, lingwistów, specjalistów od języków starożytnych. To są pozycje. Ludzi, którzy naprawdę się na tym znają. Ja to jestem taki, pychma, jakby pył marny, który, który niewiele, niewiele wie. Ale mam prawo pokazywać Państwu, co mówią o yy, tych słowach, o sposobie tłumaczenia. Prawdziwi specjaliści od języków, a nie jacyś tam anonimowi autorzy czy jacyś. Nie wiem, gawędziarze, którzy wysyłają do mnie maile i twierdzą, że nie było krzyża, i, i bo ta co też się u mi Państwo zdarzają, że wy, wypisują do mnie maile jakieś z historiami, z cytatami różnych y, przykładów Biblii, nawet katolickich, które umieściły pal. Proszę Państwa, przepraszam, to, że jakiś tłumacz wpisał sobie pal, pal męki, czy jeszcze coś innego w miejsce. Stauros lub Ksylon, to jest tylko i wyłącznie jego inwencja. Zrobił to źle, bo w, w to, te słowa w krece nowotestamentalnej mają całkiem inne, nowe znaczenie. I tylko ludzie, którzy chcą ukryć, że Pan Jezus umarł na krzyżu, tak czynią. I próbują nam zohydzić to, mówiąc, że to pogańskie, że to nieprawda. Że to był pal, i tak dalej, i tak dalej. Historia i wiedza ludzi, którzy się na tym znają, nie jest w stanie jakby obronić pomysłów z palami pionowymi. Li tylko. Nie da się tego obronić. I tyle. Proszę Państwa, pokazałem Państwu podstawowe pozycje dla tłumaczy biblijnych podstawowe, elementarne, jakby to jest podstawa do tłumaczenia. To nie jest jakieś tam nie wiadomo co, tylko tak należy tłumaczyć z greki. To są słowniki będące jakby źródłem, pomocą dla wszystkich lingwistów. To, że ktoś sobie tam uwidział jakiegoś patyka albo pala innego i na nim będzie wieszał pana Jezusa, no to już jest jego problem. To jest problem tego, że taka Biblia po prostu jest zwyczajnie źle przetłumaczona w tym, w tym temacie. I tyle. To nie są żadne pale to są krzyże i tyle. I nie ma czym dyskutować. Nie kłóćmy się już o to, co pan Jezus niósł na miejsce kaźni, bo mogła to być pozioma belka, prawda? Nie ma żadnego problemu. Fakt pozostaje taki, że na, już na miejscu, gdzie został powieszony, ta pozioma belka była wynoszona na górę i mocowana, a sam skazanie z tym przypadku pan Jezus był powieszony tak, a nie tak. Jak na tych cudacznych rysuneczkach pokazują nam tutaj, o widzicie Państwo, tutaj, o, te, te, tutaj, o, widzicie Państwo, to, to są rysunki świadków Jehowy z całą pewnością. O, świadków widzicie Państwo, o, to, to, to. No i tyle. A cóż więcej można powiedzieć. Cóż więcej można powiedzieć. Dobrze, proszę Państwa. Wydaje mi się, że pokazałem Państwu wystarczającą ilość argumentów i dowodów, które jednoznacznie przesądzają, iż w źródłach i we właściwym współczesnym rozumieniu greki biblijnej, greki kojne, w Nowym Testamencie słowa Stauros i Xylon nabrały nowego znaczenia i są krzyżami, a nie palami. Po prostu. Tak mówi. Literatura fachowa, a nie anonimowa strona anonimowych twórców i anonimowych biblistów z ugrupowania religijnego Świadkowie Jehowy w Polsce. No cóż, proszę Państwa, tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do moich nowych materiałów. Myślę, że to już będzie jakaś początkowa analiza książki profesora Beduna w kontekście wprowadzenia imienia Bożego. O czym się Państwo nie dowiecie w polskim internecie, nikt, chyba się nie mylę, nie zanalizował tej pozycji. Ja robię to dla Państwa, gdyż uważam, że prawda musi wyjść na jaw. Profesor Bedun wcale nie chwali w stu procentach przekładu świadków Jehowy. Jeśli nawet chwali yy, pewne elementy w jego tłumaczeniu, to jednoznacznie określa, że coś jest niewłaściwe, a niewłaściwym jest prowadzenie imienia Bożego do Nowego Testamentu w sposób, jaki to uczynili. Zobaczycie Państwo. <laughs> Przepraszam. Tyle na dziś. Dziękuję pięknie. Kłaniam się. Do widzenia.